Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Firma King Bolen przesłała mi do testów tester akumulatorów model BM560 Battery Analyzer. No to sprawdzimy go na czterech akumulatorach. Zaczniemy może od Hondy. No to podłączamy go do Hondy. Żabki dość małe, mogłyby mieć większą rozpiętość. No i co my tu mamy? Oczywiście mamy ustawienia, można sobie zmienić język, dźwięk i tak dalej, czy ma być, czy nie. Cofamy. No to sprawdź. Wybieramy moc akumulatora 12 i możemy wybrać szybki test, gdzie tam tylko podajemy wielkość akumulatora, czyli w tym przypadku to jest 60, ok i tyle. Albo więcej ustawień. No to jesteśmy w pojeździe. Test akumulatora. Tutaj mamy AGM. Moc. EN. I tu jest 600, ok. No i mamy 100% zdrowia, 3,5 rezystancji i 647 prądu, 98% naładowania, no i stan napięcia 12,70. Wezmę multimetr, no i według multimetru jest rzeczywiście 12,70. Dobra, i teraz ten szybki test. Szybki test, ok. Czyli tu tylko wybieramy, że jest 60 i tyle. No i wyniki podobne. Choć teraz prądu 718. No trochę chyba przesadził. I 12,80 napięcia. Czy możliwe jest, że akumulator się trochę podniósł? Nie, nie podniósł się. 12,72. Czyli szybki test może nie być wiarygodny. Jeszcze raz w pojeździe ten drugi test. Test akumulatora. No i tu dalej 100% i prądu 646. Ale tu też pokazuje 12,8 napięcia. Tym razem. No i mamy tutaj taką funkcję wykres, czyli możemy sprawdzić, jak napięcie idzie w danym momencie, czy ono rośnie, czy spada i tak dalej. I tu mamy to napięcie w postaci linii. Minimalne 12,5, maksymalne 12,5. No bo w tym momencie nie ma żadnego poboru. Spróbujemy włączyć światła na moment. Teraz już sama pompa się włączyła. No i jest na linii spadek napięcia. Odtwarzanie wykresu, czyli on sobie to zapamiętał i ma w pamięci. Zapisy. Mamy też ostatni pomiar. A to wszystko możemy sobie zgrać poprzez łącze USB, na przykład na nasz komputer. No to sprawdzimy teraz Mazdę. Sprawdźmy, jakie jest aktualne napięcie w Mazdzie. Chociaż ono się może w tym momencie podnosić, no bo ja otwierałem drzwi i włączyła się pompa. 12,47. No i tutaj mamy EFB. No i też damy 600. Aż pika ostrzeżenie. Wykrzesał tylko 440 prądu. 5,2 rezystancja. A naładowanie 95%. No Mazda generalnie nie ma chyba 600 tutaj prądu rozruchowego.
540 to chyba było. Dajmy 540, ok. No i jest normalny, ale i tak szału nie ma. 66% zdrowia. 5,2 rezystancji, 439 prądu. Aż poszedłem sprawdzić, jakie są normy w mazie i tam jest CCA 520, to jeszcze raz. CCA 520. No i mamy 88% zdrowia, 5,2 rezystancji, 488 prądu rozruchowego, 98% naładowania. No to zrobimy może test rozruchu. Dobra, no to mamy rozruch, ok. Przed przystąpieniem do testu wyłącz silnik. Start silnika. Test ładowania. No to kolejne dwa akumulatory. Moja warta Honda OM-owska. Nieładowana od jakichś 3 tygodni, może 4. Poza pojazdem. No tutaj tego prądu też jest niby mniej według producenta, nie pamiętam też ile. No ale powinna mieć 600. No i akumulator wciąż żywy. Chociaż tylko 68% zdrowia. 4,6 rezystancji, całkiem nieźle. 495 prądu. No ale jakbym ustawił te mniejsze wartości takie jak deklaruje producent, czy tam czasem nie było 460, coś koło tego. Dajemy 500, ok. No i mamy 100% zdrowia. 98% naładowania. Pokazał 12,6 napięcia. I jest 12,56. No to teraz ukraiński sprzęt. 12,80, zobaczcie jak on trzyma. Lepiej jak warta. No ale cóż z tego, jak tu rezystancja fatalna i mały prąd. Tam któraś cela jest uszkodzona. Ale mimo wszystko on w miarę działa. Ale zobaczmy, co on pokaże w pojeździe. Poza. Zwykły. No i tu jest 600. Wymiana. Tylko 270 prądu. Mimo że naładowanie 98% 12,8. Dzięki. Trzymajcie się.